Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego po filiżance kawy czujesz nagły przypływ energii? Kofeina, naturalny stymulant, jest kluczem do tego zjawiska. Występuje w wielu roślinach, takich jak ziarna kawy, liście herbaty czy nasiona guarany i działa na nasz układ nerwowy. Jej wpływ na nasz organizm sprawia, że to niezastąpiony element codziennej rutyny wielu ludzi. Jak to działa? Kofeina blokuje adenozynę, substancję odpowiedzialną za uczucie zmęczenia. Gdy kofeina dostanie się do mózgu, zajmuje miejsce adenozyny na receptorach, co powoduje, że zmęczenie znika, a w jego miejsce pojawia się zwiększona czujność i energia. Dodatkowo kofeina pobudza wydzielanie dopaminy oraz adrenaliny, co zwiększa motywację i poprawia nastrój. To dlatego po kawie często czujemy się bardziej gotowi do działania. Ciekawostką jest to, że kofeina działa bardzo szybko. Już po około 30 minutach osiąga maksymalne stężenie we krwi. Efekty jej działania mogą trwać różnie w zależności od osoby, ale zazwyczaj organizm potrzebuje od 3 do 5 godzin, aby przetworzyć połowę spożytej dawki. Co ciekawe, na to, jak długo kofeina działa, mogą wpływać takie czynniki jak genetyka, wiek czy styl życia. Dzięki przyspieszaniu metabolizmu kofeina jest również popularnym składnikiem suplementów wspomagających odchudzanie. Zwiększa termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła, co pozwala organizmowi spalać więcej kalorii. To też dlatego kofeina często pojawia się w diecie sportowców i osób aktywnych fizycznie. Pomaga poprawić wydolność, zredukować zmęczenie i zwiększyć koncentrację. Warto jednak pamiętać, że jak z każdą substancją, tak i z kofeiną należy postępować ostrożnie. Dla dorosłych, zdrowych osób zaleca się nie przekraczać 400 mg dziennie, co odpowiada mniej więcej 4 filiżankom kawy. Zbyt duża ilość kofeiny może prowadzić do takich objawów jak drżenie rąk, bóle głowy czy problemy ze snem. Czy kofeina jest dobra dla każdego? Niekoniecznie. Kobiety w ciąży powinny ograniczać jej spożycie, aby zminimalizować ryzyko wpływu na płód. Dzieci oraz osoby wrażliwe na kofeinę powinny także uważać na jej spożycie, aby uniknąć nadpobudliwości czy trudności z koncentracją. Podsumowując, kofeina to niesamowicie interesująca substancja. Odpowiednio dawkowana może poprawić naszą wydolność, nastrój i motywację, ale ważne jest, aby stosować ją z umiarem i dostosować do własnych potrzeb.